Oh! Oh no! To przecież ostre chili! Monika, przynajmniej ci się poszczęściło z wielkością porcji. Nie mam wyjścia. Będę musiała wypić tę ognistą mieszankę. To naprawdę gorący challenge. Nawet głowa mi się gotuje. Teraz moja kolej. Za ostre. Pilnie potrzebuję antigotum. Mleko wystarczy. Ulżyło mi. Dziewczyny, a może ja nie muszę tego pić? Nie ma mowy, Lili. Pij swój napój. Wezwijcie straż pożarną. Nie martw się, Lili. Poradzimy sobie bez nich. Dziękuję. Tylko, że teraz zamarzam. Taka mała huba-buba. To niesprawiedliwe. Nożyczki na pewno mi się nie przydadzą. Guma i tak jest pyszna. Idealnie zmieściła się w mojej buzi. Wyobrażam sobie, jak wielki balon powstanie z mojej huby-buby. Mnie nożyczki się bardzo przydadzą. Jakie to jest pyszne. Aha. Lili, pozwól, że odetnę ci jeszcze jeden kawałek. Co się dzieje? Chyba zaraz pęknę. Ale bombowa guma. No chodź do mnie, moja słodziutka. Co? Przecież powiedziałam chodź. Tu jesteś. Oh, no! Gotcha! Cześć, dziewczyny. Oh, no! Odetnijmy kawałek. Jednak go nie potrzebuję. Tak lepiej. To jest takie dobre. Monika, dokąd lecisz? Wyzwanie się jeszcze nie skończyło. Co mamy z tym zrobić? Chyba wiem. To żelek. Trzeba tylko trochę go powiększyć. Tak lepiej. Tylko spójrzcie, to jadalna maseczka na twarz. Skoro jestem jeszcze ładniejsza, no to mogę coś przekąsić. Wygodne i bardzo smaczne. Ciekawe, co ja dostałam. Coś bardzo ciężkiego. Nie martwcie się, nic mi nie jest. To się nazywa rozmiar. Czas na żelkowy koktajl.
bardzo orzeźwiający. A to na deser. No to przygotujcie się wszyscy. To eksplozja żelków. Wspaniale. To jest takie pyszne. Nie mogę przestać. Żegnaj, dieto. What? Czemu mam najmniejszą porcję? A ja jestem największą szczęściarą. I miodu też mam bardzo mało. Ale i tak to jest bardzo smaczne. Ja zaraz też spróbuję. Dodam miodu. To takie słodkie. Palce lizać. Uważaj, żebyś ich sobie nie odgryzła. Zostało jeszcze tyle miodu. Zjem wszystko do ostatniej kropli. Chyba się trochę obrudziłam. Chwileczkę. Jest lepiej. Nie? No, teraz wyglądam niesamowicie. Teraz moja kolej. Lili, możesz mi pomóc? Z przyjemnością, Monika. Otwórz szeroko buzię. Ten sposób smakuje o wiele lepiej. Dzięki, Lili. Co my tu mamy? Czekoladowy diament. Mam pomysł. Sprawdźmy jeszcze raz. To był jednak zły pomysł. Jakie to pyszne. Yes! Okay. Teraz ja. Oh. Yes! Come on! Wow! Tak, to bardzo smaczne. Myślę, że przyda mi się biżuteria. Od razu lepiej. I smakołyk mogę zjeść w każdej chwili. Myślę, że Wendy ma za dużo czekolady. Musimy przywrócić sprawiedliwość. Podział mój diament. Nie pozwolę nikomu ukraść mojej czekolady. Wracaj tu, Lili. Oh, no. Gotcha. Jest pyszny. Po prostu rozpływa się w ustach. Ha, ha, ha.
nuggetsy. Znowu miałam pecha z porcją. Myślę, że z sosem będą smakować lepiej. I miałam rację. To jest pyszne. Spróbujmy kawałek. Dodaj sosu, Monika. Aha. Z chęcią. Aha. Jakie to pyszne. Mogę jeszcze? Tak, to dla ciebie. Bierz ile tylko chcesz. Czy został jeszcze jakiś sos? Mam wystarczająco dużo sosu dla wszystkich. Chyba przesadziłaś, Lili. Ale i tak jest pyszne. Się nazywa zwierzęcy apetyt. Oh my God! Mam nadzieję, że nas nie zje. What? Yeah! Oh no! Nienawidzę sera pleśniowego. Przez ten smród nie mogę oddychać. Jakie to ohydne. Trzeba coś z tym zrobić. Ten ser jest obrzydliwy. Ech, niestety będę musiała go zjeść. Jakie to jest okropne. Nie chcę więcej. To jest paskudne. Do tego strasznie śmierdzi. Ten zapach przyprawia mnie o zawrót głowy. No to ja trochę spróbuję. Niezłe mi trochę. Ten ser chyba doprowadził Wendy do szaleństwa. I zamienił ją w mysz. Potrzebujemy tu pomocy prawdziwego drapieżnika. I love you. Wow, lizak z pewnością będzie smaczny. Ja też mam lizaka, ale jest bardzo duży. To ma być duży lizak? Spójrzcie, jakiego ja dostałam. Nie mieści się nawet na talerzu. Jak fajnie. Dziewczyny, chyba się zakochałam. Ja chcę zjeść pierwsza. Przynajmniej w czymś mi się poszczęści. Lizak jest nie tylko pyszny, można się też nim pobawić. Choć oczywiście zabawa z nim nie jest taka fajna jak lizanie go. Szkoda, że jest taki mały. Tak szybko się skończył. Monika, teraz możesz zabrać się do jedzenia. Bardzo chętnie. Ale nie będę go po prostu tak lizać, wymyśliłam coś fajniejszego. Teraz nie mam już jednego dużego lizaka. Mam całą masę smacznych małych cukierków. Super, co nie?
Dziewczyny, nie macie pojęcia, jak się cieszę. To jest naprawdę pyszne. Ech, mogę to sobie tylko wyobrazić. Ja też nie miałabym nic przeciwko dokładce. Jak to apetycznie wygląda. Skończyłam. Lucy, teraz ty. Dziwne. Najwyraźniej coś jest z nią nie tak. Wygląda na to, że naprawdę zakochała się w lizaku. To znaczy, że teraz jest nasz. Ej, co zrobiłyście? Kto powiedział, że możecie dotykać moich słodyczy? Oddajcie mi wszystko, co ukradłyście. Kate, powiedziałam, oddaj mi wszystko. Dziewczyny, będę musiała użyć magii, żeby przywrócić lizakowi formę. Proszę, mój cukiereczek. Nie pozwolę nikomu go dotknąć. Nawet nie patrzcie na tego lizaka, jest mój. Co za chciwuska, mogłabyś się podzielić z przyjaciółkami. Ups, przykleiłam się do niego. Ale dlaczego? Przecież nie jest zimno. No, odklej się! Oto co się dzieje, gdy człowiek staje się chciwy. Dokładnie tak, ale zobacz, ile mamy teraz lizaków. Super! Dziewczyny, mam całe wiaderko smacznych robaczków. Fajnie, prawda? Nie mam wiaderka, no ale też nie jest źle. A ja mam tylko jednego robaczka. Możecie mi zazdrościć. Dlaczego miałobyśmy ci zazdrościć? Mamy swoje smakołyki. Może i mam tylko jednego robaczka, ale i tak jest smaczny. Mogę się z nim też pobawić. Wiecie, że robaki są używane do połowu ryb. Ciekawe, co złapie na żelka. Dziewczyny, nie hałasujcie, płoszycie mi ryby. Mam, złapałam coś. Wow, to naprawdę jest ryba. Na żelkowego robaka złowiłam żelkową rybę. Jest nawet fajniejsza niż zwykła. Ta ryba jest taka jaskrawa, słodka i bardzo smaczna. Zjadła mojego robaka, więc teraz ja ją zjem. Wow, fajnie. Oczywiście, poszczęściło mi się. Lucy, teraz twoja kolej na jedzenie robaczku. Ja raczej też ich nie zjem. Kate, czy możesz pożyczyć mi swoją wędkę? Też chcę nauczyć się łowić ryby. Mam nadzieję, że uda mi się złapać żelkowego rekina. Albo złapiesz sprytną Kate. Trzeba uważać na przynętę, bo może zostać skradziona. Co? Nie ma już robaczków? A gdzie są? Kate! Jak ci nie wstyd? Powieś moje robaczki z powrotem tam, gdzie były. Skoro chcesz. Szybko! Proszę. Fu, Kate, jak możesz? Są w twojej ślinie. Teraz nawet nie chcę ich się jeść. Monika, twoja kolej. Najwyższy czas. Nie będę się bawić w wędkarstwo. Po prostu zjem pyszne robaczki. Dziewczyny, to jest nierealnie pyszne. Zjem wszystko. Najważniejsze jest, aby wyłożyć do ust jak największą ilość. Wtedy na pewno nikt ich nie ukradnie. Co za pyszności. Monika, możemy spróbować? Nie. Nie pozwolę wam nawet dotknąć tych niesamowitych robaczków. Lucy, mam pomysł. Wiem, jak możemy dać nauczkę tej chciwusce. Pomoże nam w tym ostry sos. Dokładnie, świetny pomysł. Ciekawe, jak smakują ostre żelki. Myślę, że Monice się spodobają. Gotowe. To jest takie dobre. Chce się to jeść, jeść i jeść.
Chyba coś jest nie tak. Dlaczego jest tak gorąco? Nasz żarcik się udał. Teraz Monika ma nauczkę na całe życie. Bycie chciwym nie popłaca. Więc to przez was prawie doszczętnie spłonęłam. To przez was moje robaczki się roztopiły. Macie! Teraz wyglądacie o wiele lepiej. W niebieskim wam do twarzy. Fu! Dlaczego mam najmniejszą butelkę? Bo ja mam największą. Mam nadzieję, że w środku jest coś naprawdę smacznego. Mam mniejszą butelkę, ale jestem pewna, że w środku jest mnóstwo pysznych rzeczy. Moja buteleczka ma tylko kilka centymetrów. To niesprawiedliwe. Będę pierwsza, która się napije. Mam nadzieję, że żółty kolor nie oznacza, że w środku jest sok z cytryn. To galaretka! A galaretka jest zawsze pyszna. Palce lizać. Ale fajnie! Dziewczyny, to jest pyszne. Jestem gotowa jeść tę galaretkę do końca życia. Ale niestety już jej nie ma. Dlaczego potraktowano mnie tak okrutnie? Może źle się zachowywałaś, bo ja mam dużą butelkę. I jestem pewna, że moja fioletowa galaretka jest o wiele smaczniejsza od twojej żółtej. Ale super! Nigdy wcześniej nie jadłam tak pysznej galaretki. Ma smak owoców leśnych. Jestem gotowa zjeść to w całości. Kurczę, Lucy, rozumiem cię. To jest takie pyszne. Ja też szybko zjadłam galaretkę. Zostało tylko trochę na dnie butelki. Będę musiała to jakoś zdobyć. Ale to wcale nie jest takie trudne. Udało się! Jakie to jest smaczne. Hej, ty jesteś mistrzynią w jedzeniu galaretki. Czego się nie robi dla słodyczy? Rewelacja. Ups, mój palec utknął. Co robić? Głupia butelka. No wyłaź! Ojej, chyba zostałam bez galaretki. Ale i tak to było bardzo dobre. Monika, teraz twoja kolej na jedzenie. No wreszcie mam okazję przekonać się, jak pyszna jest ta galaretka. Aj! Kurczę, ta butelka naprawdę jest twarda. Uderzyła mnie prosto w głowę. Myślę, że lepiej od was poradzę sobie z galaretką. Mam jej najwięcej. Mogę ją po prostu wycisnąć. To dziwne. Dlaczego nic nie wychodzi? Czemu się nie wyciska? To przecież galaretka jest miękka i elastyczna. O, chyba coś działa. Wychodzi z butelki. Pozostaje tylko odwrócić ją do góry nogami. Wow, to musi być naprawdę dobre. Dziewczyny, jestem w raju. To najsmaczniejsza rzecz, jaką jadłam od dłuższego czasu. Szkoda, że tak duża butelka to dla mnie za mało. Chcę więcej i więcej. Jest jednak naprawdę dobra. Trochę się klei, ale nie ma w tym nic złego. A może jest? Moje ręce przykleiły się do stołu. Pomocy, co robić? Monika, nie wiemy, jak ci pomóc. Nie martwcie się, jestem i nic mi nie jest. Tylko troszkę uszkodziłam stół i moje ręce wciąż są do niego przyklejone. Co robić? Pomóżcie! Monika i stół stanowią teraz jedność. Ale ubaw! O tak, nigdy nie można mieć za dużo makaronu. Zanim jednak go zjemy, musimy wyciągnąć karty. Zobaczmy, kto ma największe tempo. Jestem szybka. W sumie to się nawet cieszę. Nie chcę być ślimakiem. Średnia prędkość jest idealna. Chyba ja zacznę.
Jak to apetycznie wygląda? Pyszności. Dopiero niedawno nauczyłam się jeść pałeczkami, no i akurat się przydało. Betty, chyba wyrosły ci wąsy. Oj, rzeczywiście, to najsmaczniejsze wąsy na świecie. Emma, twoja kolejna jedzenie makaronu. Okej, muszę to zrobić naprawdę szybko. Wymyśliłam fajny sposób. Patrzcie! No muszę to opatentować. No rewelacja. Betty, no co tak patrzysz? Już prawie skończyłam. Gotowe? Gdzie jest twój makaron? Nie wiem. Zostałam oszukana. Nikt cię nie oszukał. Jesz powoli, dlatego masz najdłuższy makaron. Na pewno będziesz się nim zajadać przez długi czas. No nieprędko ją zobaczymy. Zgadzam się. Kiedy to się skończy, no? Mam nadzieję, że już jestem u celu. Co tak śmierdzi? O, banan! Fu, to wcale nie jest banan. Makaron zaprowadził mnie do kosza na śmieci. Najwyższy czas na soczyste i słodkie arbuzy. Bierzcie kartki. Średnia prędkość, dla mnie w porządku. A ja mogę rozciągnąć tę przyjemność. Dobrze się składa, nie miałam ochoty na szybkie jedzenie. Nie wiedziałam, że krojenie arbuza jest takie trudne. Ale udało mi się. Nadszedł czas na degustację. Brawo, brawo! O tak, jest naprawdę pyszny. Taki słodki. Na co czekacie, dziewczyny? No właśnie, na co czekamy? Widzisz, można było go otworzyć znacznie szybciej. A żeby jeść go dłużej, użyję łyżki. W ten sposób będzie smakować jeszcze lepiej. O tak, rewelacja. A mnie przyda się nóż. Właśnie wymyśliłam świetny sposób na jak najszybsze zjedzenie arbuza. A raczej wypicie go. Będę potrzebowała blendera, żeby zrealizować swój pomysł. Prawie gotowe. Troszkę dziwne, ale mam nadzieję, że to zadziała. Nie mam co do tego wątpliwości. A teraz do dużego arbuza potrzebna będzie równie duża szklanka. Jaki ciężki. No i gotowe. Teraz mam mnóstwo pysznego, świeżo wyciśniętego soku z arbuza. Dziewczyny, mówiłam wam, że to świetny pomysł. To jest bardzo pyszne. To widać. Uwielbiam lody czekoladowe. Dziewczyny, wyciągnijmy karty jak najszybciej. Jestem taka głodna. Kurczę, będę musiała szybko zjeść lody. A ja mam średnią prędkość. A ja jestem powolna. Ja pierwsza. Spójrzcie, jakie to pyszne. Tyle w nim orzechów i czekolady. Wspaniale. Betty, przestań się na mnie tak gapić. Zjadaj swoje lody. Z chęcią. Chyba wykorzystam swój sprawdzony sposób i zamienię lody w koktajl. Jeśli lody będą płynne, to dam radę je zlizać z talerza. Rozcinamy opakowanie i wyciskamy zawartość na talerz. Myślę, że wygląda bardzo apetycznie. No nie wiem, mam troszkę inne zdanie. Nieważne.
Mimo wszystko i tak jest pyszne. Twój nos też jest głodny. Co ty zrobiłaś? Chociaż przyda mu się trochę czekolady. Dobra, teraz moja kolej na jedzenie. Mam nadzieję, że jak zjem wszystko naraz, to nie zamarznę. No to zaczynam. O nie, jest tak zimno. Emma, co się z tobą dzieje? Betty, spójrz, co się stało z naszą Emmą. To dziwne, nigdy wcześniej tak nie wyglądała. Ups. Mam nadzieję, że będzie z nią wszystko w porządku. Dziewczyny tym razem czekają na nas ogromne torty. Wow. Wyglądają przepięknie. Sprawdźmy. Hurra. Cieszę się, że mogę go szybko zjeść. A ja właśnie chciałam jeść powoli. Też się cieszę. A ja mam złoty środek. Idealnie. Dziewczyny, chcę być pierwsza. Nie mam się po co spieszyć, więc mogę jeść w spokoju i bardzo ostrożnie. Oczywiście z pomocą widelca i noża. No co za pyszności. Smakuje rewelacyjnie. Nie mogę już dłużej czekać. Mam ochotę zjeść całe ciasto naraz. Komu potrzebne są jakieś sztuczce, gdy ma się usta? O tak, to było bardzo szybkie i bardzo smaczne. Palce lizać. Bella, tylko ty zostałaś. Ja też zjadłam swoje ciasto. Pozostało mi tylko wytrzeć usta. Okej. Bella, no naprawdę nadszedł czas, abyś zajęła się swoim tortem. A ja chcę poczuć smak każdego cukierka. Pyszności. Słuchaj, Betty, może my też spróbujemy jej cukierków, co? I ciasta też. Bella i tak się nie spieszy. Co? Gdzie jest mój tort? Betty, czy to ty? Emma, jak mogłyście? Nie mam teraz nic do jedzenia. Zostały mi tylko okruchy. No co za żarłoki. To przecież popit. Idealnie, akurat muszę się zrelaksować. Taka ilość wystarczy mi do końca życia. Hej, hej! Zacznę pierwszy. Coś jest z nim nie tak. To jest pyszne. To przecież batonik. To najsmaczniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłem. Awesome! Cool! Teraz ja. Nie tego się spodziewałam. Aha! Ale spróbujmy. To żelki uwielbiam. Mam jeszcze kilka warstw. Kocham ten challenge. Wydaje mi się, że nas też zje. Nie martwcie się, nie jesteście żelkami. Okej. W końcu moja kolej. Dziwnie pachnie. Ojej, ale boli. Śmiejcie się, śmiejcie, to i tak nie zepsuje mi humoru. Ale super! Wow! Mogę się nimi bawić bez końca. Aha! Wow! Po
chłopiec całkowicie rozluźnił Suzy. Hey. Suzy, czy ty w ogóle żyjesz? Okej. Jakoś mało frytek. A dla mnie w sam raz. Spójrzcie tylko. Moja wieża z frytek wznosi się ponad chmury. Yes! O nie! To bomba! Oh no! Pospieszmy się, nie mamy dużo czasu. Musimy wszystko zjeść. Monika, przynieś wody. Suzy, na co czekasz? Szybciej! Dalej, dasz radę. Come on! No. Już nie mogę. Przepraszam. No. Kocham was. Czy to jakiś żart? No bardzo śmieszne, naprawdę. Andy, to tylko cola. To wcale nie było śmieszne. Ale się cieszę, że mam małą porcję. Oh no! Chyba nie mówicie poważnie, prawda? Nienawidzę brokułów. Zwłaszcza, gdy jest ich tak dużo. Yes! Myślę, że brokuły mogą być smaczniejsze. Czekolada zawsze przydaje się w takich sytuacjach. Udekorujmy go. Życzcie mi smacznego. Jednak nie wyszło to zbyt smacznie. Brokuły były zdecydowanie zbędne w tym daniu. Teraz naprawdę życzcie mi smacznego. Oh my god! What? Wow! Oh no! Moja kolej. Wiem, co robić. Wystarczy odrobina magii. Machnięcie różdżką. I gotowe. Monika, zepsułaś mi sztuczkę. No. Teraz muszę zjeść te okropne brokuły. Poradzę sobie z łatwością. Patrzcie i uczcie się. What? Oh my god! O nie! Suzy zamieniła się w Halka. Cała góra żelkowych klocków. Ja mam tylko jeden. Hej. Okej. Więc spróbuję jako pierwsza. What? Nic mi nie jest. Nie będę powtarzać błędów Moniki. What? Jak przywrócić jej normalny rozmiar? Oh, really? Wiem. No!
Andy! Wszystko zepsułeś! Yes! Czas ruszyć z budową. Teraz można jeść wygodnie i bezpiecznie. Ojej, co się dzieje? Jednak chyba nie do końca tak bezpiecznie. I to wszystko? Nigdy nie widziałam tak małej koli. Ja z kolei miałam dużo więcej szczęścia. Więcej? To spójrzcie, jakie ja mam szczęście. Nigdy wcześniej nie widziałam takiej butelki. Ale zaczyna ten, kto ma najmniej szczęścia. Mary, ty pierwsza. Z przyjemnością. Muszę tylko jakoś otworzyć tę małą buteleczkę. Ale jak? Nawet moje zęby nie dają rady. Ale i tak się do niej dobiorę. No, otwieraj się! A masz! Taram! Mówiłam, że się do niej dobiorę. To jest pyszne! Szkoda, że tak mało. Emma, teraz twoja kolejna spróbowanie coli. W przeciwieństwie do Mary nie mam żadnych problemów z otwieraniem butelek. To jest takie pyszne. Ale myślę, że warto zrobić jakiś eksperyment. Sprawię, że kola będzie jeszcze smaczniejsza. Na przykład dodam do niej trochę miodu. Super! Jestem pewna, że smak mnie zaskoczy. Gotowe? Teraz muszę to wszystko dokładnie wymieszać. Myślę, że wystarczy. No i oczywiście lepiej nie pić coli na ciepło. Trzeba ją schłodzić. Gotowe. Można pić. A raczej jeść. Patrzcie. Ojej, to syrop o smaku coli. Zgadza się, wszystko dzięki miodowi i zimnej temperaturze. Jestem zachwycona. Chcę zjeść to wszystko naraz. To się fajnie ciągnie. To musi być naprawdę dobre. Zgadzam się. Kurczę, miód sprawił, że moja ręka przykleiła się do butelki. Pomożecie mi, dziewczyny? Nie chcę się brudzić. Będę musiała użyć stołu. Gotowe. A rękę będę musiała po prostu oblizać. Okej, czyli teraz moja kolejna picie coli. Mam już nawet przygotowaną na tę okazję słomkę. Fajnie, co? O nie, ona nie może tak po prostu utonąć. Kurczę, na pewno nie wypiję coli w ten sposób. Dobrze, że mam jeszcze całą masę słomek. I spokojnie mogę z nich zrobić jedną długą słomkę. Emma, proponuję pożyczyć jej pomysł. I kole. Co to jest? Dziewczyny! Jak wam nie wstyd? Czy nie uczono was, że nie należy zabierać cudzych rzeczy? Jaka chciwuska! Trzeba dać jej nauczkę. Zgadzam się. Dobrze, że mam zawsze przy sobie mentosy. Gotowe! Będzie erupcja! Co się dzieje? Teraz cała się kleje. To straszne. W dodatku nie mam nic do picia.
Chociaż muszę przyznać, że to było całkiem zabawne. Było warto. Na pewno nie najem się taką porcją. Kate, ten makaron jest ostry, masz powody do radości. A ja mam pecha. Ty masz pecha? Czy w ogóle widziałyście to wiadro, które stoi przede mną? Dobrze, że tym razem Kate zaczyna. No dobra, nie jestem tchórzem. Z makaronem zdecydowanie sobie poradzę. Tym bardziej, że to jest taka mała porcja. A jakie to ostre! A dziewczyny, czeka was bardzo niemiła niespodzianka. To niezbyt dobre wiadomości. Emma, nie zazdroszczę ci. Im szybciej zjem tę bombę z opóźnionym zapłonem, tym szybciej dadzą mi spokój. No dobra, zaczynam. Na razie okej. Ojej. Chyba wiem, o czym mówiła Kate. Jakie to jest ostre! Dawno nie widziałam takiej ilości ognia. O, teraz jest o wiele lepiej. Woda pomogła. Mary, przestań gadać. Czas zjadać swój makaron. Nie dam rady tego zrobić. Nie mogę. Ale spróbuję. Zaraz pokażę temu makaronowi, kto tu rządzi. Dziewczyny, robi mi się niedobrze. Emma, daj mi trochę wody. Jesteśmy przyjaciółkami, a przyjaciółki sobie pomagają. Pomóżmy więc Mary. Mary, trzymaj się. Uff, dzięki, już mi lepiej. Mogę jeść dalej. Tylko nie zapomnijcie mnie pryskać. Mary, zawsze możesz na nas liczyć. Przestańcie gadać. Wody! Ojej, skończyła się. Ratunku! Pomocy! Ojej. Dziewczyny, przepraszam za wasze włosy. Nie zrobiłam tego specjalnie. Aj! Ostry kaktus. Ostry i bardzo duży. Duży? Chyba mojego jeszcze nie widziałyście. Słabo mi od samego patrzenia. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Mary, upewnijmy się na twoim przykładzie. Ty pierwsza zjadaj kaktusa. Mam pomysł. Dlaczego po prostu nie pozbawię kaktusa wszystkich igieł? W ten sposób na pewno mi nie zaszkodzi. Ale fajnie wymyśliłam. Fuj. Smakuje tak sobie. Ale pomysł z pensetą się sprawdził. W ogóle się nie ukłułam. Emma, twoja kolej. Dobra. Też pozbędę się kolców. Ale zrobię to w znacznie bardziej efektowny sposób. Hajja! Gotowe. Emma, jesteś prawdziwym ninja. Brawo! Dzięki, bardzo się starałam. Ale dość gadania. Czas na jedzenie. Och, z czymś takim nawet ninja nie może sobie poradzić. Ohydne. Ble. Ale i tak trzeba to zjeść. Kto wymyślił te głupie zasady? Mam dosyć. To najbardziej obrzydliwa rzecz, jaką jadłam. K,
Kate, zostałaś tylko ty. Dlaczego mi to robicie? Chyba pójdę drogą Mary. Ja też wyciągnę wszystkie igły pensetą. Mam lepszy i szybszy pomysł. Kate, weź piłę. Piłę? Nie, dzięki, i tak nie umiem jej używać. Penseta mi wystarczy. Wszystko jasne. Ona raczej nie będzie się spieszyć. No, no i tak to było. Kurczę, ona jeszcze nie skończyła. Kate, no kiedy? Już! Już nie mam siły dłużej czekać. Przestańcie jęczeć, zostało tylko troszkę. Skończyłam! O, zasnęły. No dobra, będę musiała sama spróbować kaktusa. Pachnie całkiem nieźle. Fu! Dziewczyny miały rację. Smakuje obrzydliwie. Ale skoro wszyscy śpią, to nikt nie będzie wiedział, że go wyrzucę. A, co się stało? To ja. Niedobrze mi. Nawet przypadkowo strąciłam doniczkę. Biedna Kate. Tak, tak. Świetnie, uwielbiam Nutellę. Szczególnie, gdy jest jej tak dużo. Wow! Ja i tak mam najwięcej. Tak, ale to Kate zaczyna. Bo ma najmniej. No to jedziemy. Na spróbowanie Nutelli jest jeszcze za wcześnie. Najpierw trzeba zrobić maleńkie grzanki, żeby było na czym położyć krem. Spójrzcie tylko, jakie to słodkie. Troszeczkę poczekamy. Przerzucimy na drugą stronę. I grzanka gotowa. Teraz czas posmarować je Nutellą. Tylko spójrzcie, jakie to urocze. Urocze i pyszne. Wow! O tak! Jestem zachwycona. Chciałabym tak jeść przez całe życie. Szkoda tylko, że słoik jest taki mały. Skończył się naprawdę szybko. Mary, twoja kolej. No w końcu. Chcę się cieszyć Nutellą bez żadnych dodatków. Do szczęścia wystarczą mi tylko palce. O tak. Smakuje rewelacyjnie. To nie wygląda zbyt apetycznie. Ale jest bardzo smaczne. O, jeszcze trochę zostało na dnie. Co? Kurczę, moja ręka. Kate, musisz mi pomóc. A może użyjemy piły? Nie, tylko nie piła. Emma, jesteś geniuszem. Dziękuję bardzo. Czas pożegnać się ze słoikiem. I tak w nim już nic nie ma. Twoja kolej. Fajnie, spójrzcie, ile tu czekolady. Wow. Ale możecie być pewne, że nawet z taką ilością poradzę sobie bardzo szybko. Nawet specjalnie przygotowałam ogromną łyżkę. O tak. Wygląda pysznie. Kurczę, łyżka jest za mała do tego słoika. Nie szkodzi. Dokończę krem bez łyżki. A raczej dopiję. Hej, coś mówiłaś o kulturalnym jedzeniu? A? Emma, przydałby ci się prysznic.
Co się dzieje? To nieważne. Liczy się tylko, że mi smakuje. Reszta mnie nie obchodzi. Gdzie nasze jedzenie? Fajnie. Chcę jako pierwszy sprawdzić, co dostałem. Wow, to czekolada. Rewelacja. Jesteś wielkim szczęściarzem, Zak. Uwielbiam czekoladę z orzechami. Jestem pewien, że jej smak mnie nie rozczaruje. Jest po prostu boski. Orzechy tak przyjemnie chrupią w ustach. Wspaniale. Zak, daj nam trochę, proszę. Już nic nie mam, przykro mi. Mary, pokaż swój talerz. Dobra. Tylko nie to. Śmierdzący ser pleśniowy. Tu nie ma czym oddychać, zrób coś. Ale co ja mam zrobić? Po prostu zjedz go jak najszybciej, Mary. Zak, ale ja nie chcę. Ten ser wygląda po prostu obrzydliwie. Zaraz zwymiotuję. Będziesz miał mnie na sumieniu. Fu, smakuje okropnie. Tak nie można. Musisz zjeść wszystko, Mary. Przepraszam, zmusiłaś mnie do tego. Co ty robisz, Zak? Nie ma odwrotu. Musiałem to zrobić. Boże, niedobrze mi się robi. Jestem cała zielona. To się źle skończy. Fu, to obrzydliwe. Teraz na pewno się udusimy. Masz rację, ja też nie mogę oddychać. Mam pomysł. Wystarczy założyć na nos spinacz do bielizny. Właśnie tak. Wygląda na to, że smród już trochę osłabł. Wracam, bo czas sprawdzić, jakie ja mam jedzenie. Wow, to chipsy. Wreszcie coś normalnego. I to cała paczka. Czas się im przyjrzeć i spróbować. Powodzenia. Wow, Monika dostała chipsy. Gratulacje. Wyglądają doskonale. Wiedziałam, że okrągłe przysmaki mnie nie zawiodą. Chwileczkę, ale to nie jest tak naprawdę koło. To raczej taki owal. Nie szkodzi. Wiem, co muszę zrobić, aby naprawić sytuację. Pokażę wam, jak wygląda prawdziwe koło. Nie rozumiem, co ona robi. Zaraz sam się przekonasz. Wow! Jak to możliwe? Po prostu mam niezwykły talent. To piękne, prawda? Nawet nie macie co marzyć. Nie poczęstuję was. Wszystkie chipsy są moje. Teraz zdecydowanie wyglądają jak prawdziwy krąg. A to oznacza, że należą do mnie i tylko do mnie. Są takie chrupiące, super! Nie mogę przestać jeść, to jest przepyszne. Monika, masz rację, są przepyszne. Tym razem Monika zaczyna. Kaktus? Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Jest bardzo kłujący. Jak mam to zjeść? Biedactwo, tym razem masz pecha. Ale nic na to nie poradzimy. Smacznego. No i proszę, ukułam się w palec. Zadowolony? Co ja mam robić? Zupełnie się pogubiłam. Chwileczkę. Chyba wpadłam na genialny pomysł. Obetnę wszystkie igły nożyczkami. No całkiem niezły pomysł. Świetnie ci idzie. Teraz kaktus nie wygląda już tak przerażająco. Nie uważam, że będzie smaczny, ale bez igieł i tak jest lepiej. Jaki gorzki, fuu! W ogóle nie lubię tego typu jedzenia. Jest naprawdę obrzydliwe. Zaraz zwymiotuję. Już nie mogę. Niestety jest to bardzo niesmaczne. Monika, pospiesz się. Już na sam widok robi mi się niedobrze. Skończyłam, teraz ty, Zak. Mam nadzieję, że to nie jest kaktus. Wow, to kanapka. Jaka miła niespodzianka. Mówiłem, że kwadratowe potrawy są najsmaczniejsze. Teraz możecie się o tym przekonać na własne oczy. Pokażę wam, jak się je z kulturą. Wezmę serwetkę, żebym się nie pobrudził. No to czas na jedzenie. Oj, chyba zapomniałam jeszcze o czymś. Potrzebuję sztućców. Widelec i łyżka wystarczą. A teraz najważniejsza rzecz. Sos. Kanapka bez keczupu jest jak herbata bez cukru. Dodam więcej, żeby było naprawdę soczyście. Już mi leci ślinka. Zak, pospiesz się, proszę. Jak sobie życzysz, Moniko. Widzisz? Już zacząłem. Okazuje się, że pokrojenie kawałka kanapki nie jest takie proste. Czy wszystko w porządku? Używasz do tego łyżki, a potrzebujesz noża. Mary, trzeba mu pomóc. Myślę, że tak będzie szybciej. Nie sprzeciwia się, Zak. Otwórz szeroko usta. Co wy robicie? Chciałem się delektować każdym kęsem.
Tak było jednak znacznie szybciej. W sumie dzięki. Teraz te Mary. Rożek z lodami. Powiedzcie mi, że nie śnie. Musi być pyszny. Jestem zachwycona. Sorry, Mary, ale te lody są okrągłe. Dlatego właśnie to ja muszę je zjeść. Są takie pyszne. Niesamowite. Co ty robisz? Przestań. To moje lody. A niedługo będą trójkątne. Wezmę tylko suszarkę do włosów i roztopię je nieco. Topią się i przybierają kształt rożka. Tak, to prawda. Na tym właśnie polega mój plan. Gotowe. Teraz to już na pewno wszystko jest moje. I jak? Dobre? Tak, smakują po prostu bosko. Najlepsze jedzenie na świecie. Chciwuska, może chociaż dasz nam trochę spróbować? Za późno, już wszystko zjadłam. Ale uwierzcie mi na słowo, było pyszne. Nowe przysmaki, super. Ja pierwsza. Burger, nic lepszego nie mogło mi się trafić. Wreszcie mogę zjeść porządny posiłek. Jaki soczysty. Uwielbiam burgery z dużą ilością dodatków. Mam ochotę zjeść go w całości, jest taki pyszny. Fu, Monika, jak ty niechlujnie jesz. Ojej, karaluch. To wszystko przez te resztki. Nie szkodzi, mam pomysł. Chodź tu, mój mały. Proszę bardzo, usiądź. Co? Karaluch! Pomocy! Nienawidzę karaluchów. Niech go ktoś stąd zabierze. Monika, czy następnym razem mogłabyś nie rzucać we mnie jedzeniem? Przepraszam, Mary, nie potrafię się opanować, kiedy widzę karaluchy. Myślę, że nadszedł czas na moje jedzenie. Zobaczcie, ile tu jest gumy do rzucia. A jaki kształt! To idealny kwadrat. Muszę jak najszybciej spróbować. Na pewno nie będę już potrzebował opakowania. Idealne trafienie. Musicie się zgodzić, że jestem niesamowity. Zak, wystarczy, to wygląda żałośnie. Przyznajcie się, że po prostu mi zazdrościcie. Patrzcie, co zaraz wam pokażę. Widzicie? Dwie gumy, a teraz będę je łapał ustami w ten sposób. Wow, jakie niesamowite. Brawo. Tak, brak mi słów. A to jeszcze nie wszystko. Z łatwością mogę też złapać resztę gum. I gotowe. Całkiem nieźle, co? Ej, dlaczego nie patrzyłyście? Zrobiłem to wszystko tylko dla was. Może wobec tego zaskoczy was gigantyczny balon. Nadmucham go. Kurczę, nie mogę, nie udaje się. Muszę złapać oddech i spróbować jeszcze raz. Dajcie mi chwilę, żebym mógł lepiej przerzuć gumę. O nie, wyplułem ją. To był wypadek. No dobra, będę udawać, że tak miało być. Mary, teraz ty. Wreszcie, już nie mogłam się doczekać. Na czosy, super, jakie piękne i pyszne trójkąty. Myślę, że dam radę zjeść je wszystkie naraz. Właśnie tak. Naprawdę pyszne. Szkoda, że moja porcja tak szybko się skończyła. Mary, kiedy jadłaś, twoja twarz zaczęła przypominać trójkąt. Co w tym śmiesznego? Zgadza się, przecież trójkąt to moja figura.